No więc tak, miejsce takie powstało po to, żeby ułatwić rodzicom, którzy przychodzą do urzędu załatwiać różne... Proszę bardzo. Załatwiać różne sprawy, żeby nie musieli myśleć nad tym, gdzie zostawić dzieci na ten czas. Będą mogli sobie tutaj przyjść razem z maluchami i równocześnie w tym samym czasie załatwić wszystkie sprawy w dzielnicy. I jeżeli jest taka możliwość, to oczywiście ja tutaj przenoszę swoje dokumenty i rozmawiam z rodzicami, a dzieci korzystają z całego zasobu. A jeżeli przychodzą na przykład na dyżur do radnych, no to oczywiście radni tutaj zajmują się rodzicami, a dzieci zajmują się sobą. Robić tego w parku i nie trzeba wtedy przerywać zabawy, wracać do domu, tylko tutaj można sobie przebrać maluszka, nakarmić dziecko, dlatego też jest sofa, można się wygodnie tutaj ułożyć z małym dzieckiem. O, pięknie. Co to do rączki sobie weźmiesz? Co byś chciał? Strażaka czy samolot? Który sobie chcesz? Ja nie wiem. Nie wiesz? No to zastanów się. Zakład powstał w 1962 roku. Otwarcie było huczne. No to był bardzo znany zakład. I każdy wiedział, gdzie jest świat dziecka, gdzie można oszczyć dziecko. No tłumy tu przychodziły. Proszę sobie wyobrazić, że mamy czekały 2 godziny, więcej, z dziećmi. Pociąg sznurek, tu. No, pociąg go. I burz. To widzisz? I które kółeczko się rusza? To jest taki mój drugi dom. Jest to 48 lat pracy. Zna się już, poznaje się dzieci, które chodziły, teraz przychodzą ze swoimi. Kiedyś dziadziuś pokazywał wnukowi, że się tu szczyk. Miłe to jest, ale ja mówię, że przede wszystkim to trzeba lubić tą pracę, co się wykonuje. To jest najważniejsze. A ja dzieci lubię. A teraz wezmę kiziaczkę i pozamiatam się. Taka kiziaczka. Dziękuję. To teraz idź się chować. Popatrz tam. Proszę bardzo. Gustaw Konrad, Kordian, Mazepa, Zygmunt August, Stanisław August, Ludwik XIV, Antek Boryna i tak dalej. Dziś naszym gościem jest pan Ignacy Gogolewski. Dziękuję za to zaproszenie. Służę państwu, jestem do państwa dyspozycji. Co pan proponuje? Norwid to jednak piękna, ważna postać w pana biografii artystycznej, ponieważ jesteśmy w ośrodku, który nosi jego imię. Ta przygoda z Norwidem kiedy się zaczęła? Przygoda z Norwidem na ogół zaczyna się w szkole średniej. Ale w szkole średniej nie rozumiemy tego Norwida. On był bardzo zawiły. I kiedy na przykład zapraszano mnie, żebym przeczytał wiersze Norwida w radio, to musiałem co najmniej tydzień. Byłem u ciebie te dni przedostatnie, gdy porównałeś
wracać co chwila do opuszczonej przez Orfea liry, której się rzutu moc wieścią przechila, rozmawiając z sobą struny, czy trącając się co dwie. No i tak dalej, ja sądzę, że przypadnie wam do gustu fortepian Chopina, ponieważ rzeczywiście jest to poeta trudny, pełen cudownych powiedzeń. Takim powiedzeniem dla mnie na co dzień, to powiedzenie mnie nie opuszcza. To jest powiedzenie norwidowskie, które brzmi w sposób następujący. Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej.